Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Witam wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Dzisiaj Ewangelia, taka trochę, bym powiedział, ogródkowa. Tutaj jestem w takim ogrodzie pięknym, zaraz wam pokażę. Dzisiaj Chrystus chce coś powiedzieć bardzo ważnego. Używa takiego porównania. Mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do takiego ziarna, które zostało wrzucone w glebę, w ziemię. Zobaczcie. Mamy różne tutaj, żeby tutaj coś trzeba porobić, żeby coś można było zasiać. No to trzeba co zrobić? Ziemię trzeba odkopać, coś tutaj wrzucić do środka i zakopać z powrotem. No, tak mniej więcej. Ale do tego jeszcze potrzebne jest słońce, potrzebny jest deszcz i jeszcze wiele innych rzeczy, żeby to ziarenko urosło. I dzisiaj chcę się zatrzymać tylko przy tym porównaniu, bo dzisiaj Jezus mówi, Królestwo Niebieskie podobne właśnie jest do takiego ziarna. Królestwo Niebieskie, czyli życie z Jezusem, to chrześcijaństwo, do którego Jezus zaprasza, to szczęście, o którym mówi. To jest piękne porównanie, dlatego że zobaczcie, co jest potrzebne, żeby urosło takie ziarenko, czy taka jakaś piękna roślina. No, potrzebne jest co? Trzeba pielęgnować, zasadzić, wrzucić ziarno i pielęgnować. I to słońce, i deszcz, i trzeba chwasty wyrywać różne i wyrzucać. To jest wszystko potrzebne. Tak samo jak w naszej wierze. Żeby wiara rosła, żebyśmy mogli coraz mocniej wierzyć, potrzebny jest deszcz, jak ta modlitwa, potrzebna jest spowiedź, jak to wyrywanie chwastów, potrzebna jest rozmowa z Bogiem, jak to słońce, tak jak adoracja, nie? Patrzymy na słońce, na Pana Jezusa, trzeba z Nim się spotykać, rozmawiać. To wszystko jest potrzebne, żeby wiara rosła. No, Jezus wiedział, co mówi, używając takich porównań, no bo wiedział, że jeżeli my sobie tak skojarzymy, aha, faktycznie, bez tego wszystkiego to roślina nie urośnie. No, logiczne. Tak samo bez tego, o czym powiedziałem, wiara też raczej nie urośnie. Więc uwaga, dzieciaczki, jeśli chcecie mocniej wierzyć i kochać i w ogóle, no to trzeba wziąć się do roboty. To znaczy, no trochę popracować nad sobą. To może brzmi tak dziwnie, ale potrzebna jest modlitwa, nawet jak się nie chce. Potrzebna jest rozmowa z Jezusem, potrzebna jest spowiedź święta, jak już ktoś może. Potrzebna jest ta łaska Boża, to bycie z Panem Jezusem tak na co dzień. To jest wszystko bardzo potrzebne. Ta praca codzienna, żeby ta nasza wiara mogła wzrastać, żebyśmy mogli być coraz bardziej wierzący i szczęśliwi. Więc do roboty. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, i z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się,
Przesuń się, a góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. A kto chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe. Kto jest smutny, uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się. Spływa, spływa, spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty. Duch Święty dotyka całego mnie, całego mnie, całego mnie. Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me. Duch Święty dotyka całego cię, całego cię, całego cię. Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po stopy twe. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się, a góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. A chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe. Kto jest smutny, uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się. I spływa, spływa, spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty. Duch Święty dotyka całego mnie, całego mnie, całego mnie. Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me. Duch Święty dotyka całego cię, całego cię, całego cię. Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po stopy twe. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się. I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się. A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. A kto chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe. Kto jest smutny, uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się. Spływa, spływa, spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty, spływa, spływa. Spływa Duch Święty. Duch Święty dotyka całego mnie, całego mnie, całego mnie. Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me. Duch Święty dotyka całego cię, całego cię, całego cię. Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po stopy twe. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. Wiara twa była wielka jak gorczyca.